Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii zasiada do stołu razem z Mateuszem i jego wątpliwymi, szemranymi przyjaciółmi. Pan Jezus dokonywał wielkich rzeczy przy stole. Ostatnia wieczerza na przykład. Stół jest bardzo istotny w budowaniu relacji. To przy stole spożywamy posiłek, ale równocześnie przy stole budujemy nasze wzajemne relacje rodzinne, wspólnotowe, inne. Dobrze jest mieć stół i dobrze mieć określoną godzinę, o której spotykamy się przy tym stole, pijąc herbatę ze swoich ulubionych kubków, po to, żeby rozpocząć rozmowę od rzeczy nieistotnych, ale potem przejść do tego, co ważne, co potrzebne, co czasami prowadzi do przebaczenia.